Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak. Taki był plan, ale... Świetny strzał. Dobrze, że zareagowałeś. Mogło być różnie. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodźmy, zadamy mu kilka pytań. Wiedźminie, jeszcze jedno. Myliłem się co do ciebie. Cóż, nie miałeś powodów mi ufać, ale jest w tym też moja wina. To prawda. Nie jesteś najbardziej przyjaznym z ludzi. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc. I doceniam to. Chodźmy do jej miłości. Czeka nieopodal. Zaraza, to ona tu jest? Chyba nie myślałeś, że puszczę was tutaj samych. Zwłaszcza, że liczyć się może każda godzina. Przyprowadźcie tego waszego jeńca. Trzeba mu zadać kilka pytań. Kapitanie, czyń honory. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Poczekaj. Jego wola. Jak nie chce, niech nie mówi. Pomoże nam w inny sposób. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na bestię z Bokler. Że co? Oczywiście, że się przyda. W takim razie jest twój. Kapitanie, niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur. Taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwisimy tego tu na drzewie. Sznur? Żywa przynęta dobrze działa na potwory. Pod warunkiem, że mogą poczuć zapach jej krwi. Ale o to już zatroszczę się sam. Co? Nie, kurwa, nie! Nie pozwólcie! Nie drzyj się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Nie, nie pozwólcie! Powiem! Gdzie mieliście zawieść te beczki? Nie wiem. Kapitanie, jednak będziemy potrzebować tego sznura. Naprawdę nie wiem. To Hornic dowodził i tylko on wiedział, gdzie mam jechać. Ale teraz leży martwy. O tam! Ostatnio wieźliśmy beczkę do magazynu portowego. Ale gdzie teraz? To nie wiem. Naprawdę, uwierzcie. Kto cię wynajął? On mnie zabije. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za on? No już, gadaj. Mówią na niego Cintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla Cintryjczyka. Więcej nie wiem, przysięgam. Zabrać go i zamknąć w lochu. Tam poczeka na sąd. Kapitanie, jedziemy do miasta. Zbierz ludzi i szukajcie tego Cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. Ruszajmy do miasta.